Majka Groman, witam w kolejnym studiu Sejmik. Dziś porozmawiamy po raz kolejny o funduszach unijnych dla Dolnego Śląska, bo mamy dobre informacje. Drugi temat także pozytywny. Znikają kolejne białe plamy wykluczeń komunikacyjnych na Dolnym Śląsku. Tylko w ciągu ostatnich dwóch dni, po 22 latach, na kolejową mapę wrócił Chocianów. Możemy się także cieszyć od wczoraj nad Odrzańską linią z Wrocławia przez Wołów i Ścinawę do Głogowa. Moimi gośćmi są pan Andrzej Kretkowski, wiceprzewodniczący Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani Anna Brok, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam. Pani Magdalena Piasecka, Nowa Nadzieja. Dzień dobry. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, pan Tymoteusz Myrda, bezpartyjni i samorządowcy. Słyszę. Oraz pan Dariusz Stasiak. Ja mam jeszcze zapisane, że bezpartyjni samorządowcy, ale w nocy dostałam informację, że już nie bezpartyjni samorządowcy, ale Dolnośląska Koalicja Samorządowa. Tak, panie Dariuszu? Niestety nie słyszymy pana. Nocą rzeczywiście można się takimi informacjami przestraszyć, ale to prawda, DKS, Dolnośląska Koalicja Samorządowa. Dobrze, to dziękuję bardzo i zatem zaczynamy. Komisja Europejska zatwierdziła fundusze europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. To niewątpliwy sukces Dolnego Śląska, który będzie dysponował największym w historii budżetem unijnym, blisko 11 miliardami złotych. Mamy się chyba, drodzy Państwo, z czego cieszyć. I zaczynamy od największego klubu w Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość, pan Andrzej Kretkowski. Bardzo proszę. Bardzo, to jest wielka radość. Przede wszystkim, jak zostałem samorządowcem, myśleliśmy o wielu perspektywa pieniędzy dla Dolnego Śląska to wyglądała praktycznie nawet o połowę mniej. I co to znaczy mieć dobre relacje z rządem, to najlepiej mogą powiedzieć panowie z zarządu województwa dolnośląskiego, my jako radni Prawa i Sprawiedliwości, 2,2 miliarda, tak jak pani powiedziała, w euro 11 miliardów złotych, to tak wygląda ten budżet. Jest rekordowy, a trzeba państwu powiedzieć i wszyscy słuchacze wiedzą, że Dolny Śląsk od ostatniej perspektywy awansował w rozwoju, czyli my jesteśmy już na takim większym poziomie jak inne landy, inne regiony Unii Europejskiej i tym bardziej trzeba było się dobrze nagimnastykować, żeby mimo tego, że przeszliśmy do kolejnego jak gdyby garnuszka tego podziału finansowego Unii Europejskiej, żeby dostać aż tak dużo. I bardzo się cieszę przede wszystkim, że będą też środki na teren związany z Wałbrzychem ogólnie rzecz ujmując, a mianowicie z tym, co się w latach 90., co poprzednie rządy zrobiły, czyli wielki zamach na kopalnie, wygaszanie i ten teren został bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, pokrzywdzony i ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który będzie, co prawda po wielu latach uważam, że on powinien być już dawno, ale jeśli teraz będzie, no to tym bardziej się cieszymy, że będzie można dofinansować te właśnie tereny pokopalniane, które no bardzo straciły, historycznie straciły chyba najwięcej na Dolnym Śląsku, jakbyśmy patrzyli od II wojny światowej i teraz pieniądze dla tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla tych powiatów to wielka radość chyba i dla mieszkańców i dla całego regionu. Bardzo się cieszę, że aż tak wiele pieniędzy na nową perspektywę dla Dolnego Śląska. Dziękuję bardzo. Czas na Koalicję Obywatelską. Pani Anna Brok, bardzo proszę. Szanowni Państwo, wielka radość dla mieszkańców naszego kochanego województwa dolnośląskiego, że otrzymamy tak dużo pieniędzy. Troszeczkę smutno, że tak długo to trwały te negocjacje, ale dzięki znacznego udziału samorządowców z Dolnego Śląska udało się, że wiele zastrzeżeń, które miała Komisja Europejska do planu województwa dolnośląskiego zostały rozwiane. Szczególnie był problem nietransparentności podziału tych środków, gdzie połowa miała być po prostu pozakonkursowo, nie wiadomo, gdzie by miały te pieniądze pójść. Tutaj jest dużo, dużo lepsze są zapisy, także wszystko ma być transparentnie i konkursowo. Bardzo, bardzo dobra też wiadomość właśnie, że są pieniądze dla Wałbrzycha, to jest to jest 581 miliardów euro, ale smuci, że nie dostaliśmy miliarda złotych dla Turowa. Nie dość, że nie dostaliśmy 1 miliarda złotych,
no to jeszcze na dodatek przypominam, że płacimy kary do Unii Europejskiej. Jest to już ponad 70 milionów euro kar za Turów, a szkoda, bo po pierwsze raz, że płacimy kary, dwa, że nie dostaliśmy tego miliarda złotych, a te pieniądze bardzo, bardzo by się przydały dla tego regionu. Tym bardziej, że nawet były możliwości, żeby te pieniądze dostać, i nawet zażegnać ten kryzys turowym, gdzie kiedy jeszcze dostaliśmy, była koncesja do 2026 roku, albo w momencie, kiedy marszałek ogłosił jako sukces, można by rzec, że koncesja dla Turowa jest do 2044 roku, w tym momencie no, był to jasny sygnał, że tu żadnej transformacji nie będzie, no i komisja, no i w tym momencie Czesi stracili też nadzieję na jakieś porozumienie z nami. Także jeszcze raz podkreślam, bardzo się cieszymy z tych pieniędzy. Początkowo przypomnę, że było dla Dolnego Śląska 870 milionów euro. Po tych wszystkich negocjacjach, po skorygowaniu bardzo wielu błędów w planie dla Dolnego Śląska, przy bardzo dobrej współpracy właśnie z samorządowcami udało się, że jest to ponad, to jest 2,3 miliarda euro, czyli około 11 miliardów złotych. Mam nadzieję, że te pieniądze trafią do samorządów, że będą mogły się rozwijać samorządy, że organizacje pozarządowe, uczelnie, szkoły będą mogły z tych pieniędzy skorzystać, żeby nie szło to tak zwaną listą Dworczyka, tylko już generalnie prosto do samorządu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Magdalena Piasecka, Nowa Nadzieja. Trudno jest krytykować wysokość kwoty, bo jest ona naprawdę imponująca i bardzo również tutaj dołączam się do wyrazów uznania. No jednak te pieniądze są potrzebne Dolnemu Śląskowi i ta kwota, którą posiadamy, z pewnością zostanie należycie wydana. Ja cieszę się z dwóch powodów. Jeden powód to, że jednak gdzieś te głosy opozycji i samorządowców zostały wysłuchane. Mówię tutaj o zwiększeniu puli środków na ZIT-y, mówię o przyznaniu większej ilości pieniędzy na tak zwane projekty, które będą realizowane przez samych samorządowców, a nie te, które miały być w gestii samego Urzędu Marszałkowskiego. Więc to są te elementy, które naprawdę napawają optymizmem. Oczywiście dużo pracy przed nami, pieniądze fizycznie trafią prawdopodobnie w przyszłym roku do nas, będą pierwsze konkursy rozpisywane, więc miejmy nadzieję, że wydatkowanie tych środków będzie transparentne i będzie przysłuży się przede wszystkim Dolnemu Śląskowi. Ja liczę na to, że najwięcej z tych środków właśnie trafi do samorządowców, bo oni wiedzą doskonale, co w swych małych ojczyznach wymaga naprawy czy też poprawy i w jaki sposób wydatkować te środki. Zatem kwota jakby niedyskutowalna, głosy opozycji, a były też krytyczne uwagi, miejmy nadzieję, że zostały uwzględnione. No ja widzę to po słupkach, więc te rzeczy, na które my zwracaliśmy uwagę, zostały uwzględnione. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek województwa dolnośląskiego, pan Tymoteusz Myrda, bezpartyjni i samorządowcy. Rzeczywiście bardzo dobra informacja to do Ślązaków. W poniedziałek 5 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Zarząd Województwa wraz z samorządowcami, instytucjami społecznymi, przedsiębiorcami wspólny program Funduszu Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. W skład tego funduszu europejskich wchodzą trzy programy. Jest to program EFRU, EFES-u oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, o której tutaj było wspominane. Ja parę rzeczy muszę niestety sprostować, bo wypowiedzi pani Ani z Koalicji Obywatelskiej wkrada się kilka nieprawd. Ja rozumiem przekaz dnia przekazania, ale wydaje mi się, że chyba nie do końca jest prawidłowy. Po pierwsze, nie 581 miliardów, a 585 milionów, 1 milionów. Euro dla regionu, Wałbrzysko-Kłodzkiego, nie dla Wałbrzycha, to po pierwsze. Po drugie, pani Ania, nie przeszkadzałem. Po drugie, chciałem zwrócić uwagę, że tryb pozakonkursowy w ramach ZIT-ów nadal jest utrzymany i Komisja Europejska na niego się zgodziła, natomiast tryb konkursowy będzie stosowany w przypadku konkursów horyzontalnych, czyli poza ZIT-em. Nie mieszajmy dwóch systemów walutowych, nie będę cytował klasyka, nie bądźmy peweksami. Kolejna rzecz, chciałem zwrócić również na to uwagę. Nie wszyscy samorządowcy, szczególnie z Platformy Obywatelskiej, wspierali ten proces negocjacyjny. Dwa lata borykaliśmy się z poważnymi problemami. Nie chcę wyciągać już tych problemów. Cieszę się, że Komisja Europejska zatwierdziła ten program, ale wielu sypało piachy w tryby, aby tak naprawdę to przedłużyć i tak naprawdę jeszcze chyba nawet żeśmy utracili część tych środków. To było dla mnie porażające.
cieszę się, że mimo wszystko, pomimo tych problemów, udało się wspólnie doprowadzić ten projekt do końca, że program został zatwierdzony, że Dolnoślązacy otrzymali szansę wdrażania kolejnych na 2 miliardów 300 milionów euro na terenie Dolnego Śląska, które zostaną przeznaczone głównie na inwestycje. Inwestycje, które są bardzo potrzebne, aby utrzymać ten szybki, dynamiczny rozwój Dolnego Śląska, który dotychczas jest. Dlatego, że to, o czym wspomniał radny Andrzej Kretkowski, jesteśmy na 6. regionie w Europie według Eurostatu pod kątem dynamiki rozwoju. Ma to swoje plusy, ale ma też swoje minusy, gdyż nie jesteśmy już regionem, który może się poszczycić dofinansowaniem 85% do projektów, ale regionem w okresie przejściowym. To powoduje, że wysokość dofinansowania jest tylko 70%. Niemniej jednak te środki nadal będą pozytywnie spożytkowane i mam nadzieję, że przez najbliższe 7 lat, bo to będzie trwała perspektywa, uda się ją zaimplementować, wdrożyć i zobaczymy ich efekty w postaci nowych dróg, rewitalizowanych linii kolejowych, nowych pojazdów szynowych, czy też wielu, wielu innych projektów również społecznych, które będą przez najbliższe 7 lat realizowane. Dziękuję bardzo i czas na bezpartyjnych samorządowców. Pan Dariusz Stasiak, przepraszam, Dolnośląska Koalicja Samorządowa. Ja od 20 lat zajmuję się wykorzystywaniem środków unijnych, w szczególności w samorządach, dla których pracuję. Przynajmniej część z Państwa wie, że orientuję się w tej przestrzeni, dlatego niezbyt optymistycznie patrzę na tą rzeczywistość, z którą będziemy przez najbliższe 7-8 lat mieli do czynienia, a 7-8, bo zakładam, że jeszcze 3 lata po zakończeniu okresu programowania będziemy wykorzystywali te pieniądze, czyli praktycznie rzecz biorąc do końca tej dekady. I mówiąc szczerze, wyrażając nadzieję, że będziemy je wykorzystywali, mam wrażenie, że jednak nie będzie możliwe na szczupłość tych środków. Proszę Państwa, to wygląda w rzeczywistości w taki oto sposób. Niecałe 2 miliardy 300 milionów euro, z czego prawie 600 milionów dedykowane wyłącznie dla 5 powiatów byłego województwa wałbrzyskiego. To są pieniądze odcięte tak naprawdę od puli, która jest do wykorzystania przez inne podmioty samorządowe, przez przedsiębiorców, przez różnego rodzaju stowarzyszenia. A więc zostaje około 1 700 000 000. Jeżeli odetniemy ponad 400 milionów euro na cele społeczne generalnie rzecz biorąc, na projekty miękkie, na projekty pozainfrastrukturalne, to zostaje około 1 250 000 000 euro właśnie na te projekty realizowane zarówno właśnie przez stowarzyszenia, przedsiębiorców, jak i samorządy. I teraz jeżeli odetniemy kwotę, którą województwo zarezerwowało sobie decyzją zarządu, tylko i wyłącznie dla siebie, a to jest ponad 50% tych środków, to do wykorzystania przez te 3 sektory, o których mówiłem, sektor społeczny, sektor samorządowy i sektor przedsiębiorców, pozostaje około 600 milionów euro. Przy zupełnie zmienionych okolicznościach rynkowych, przy zupełnie zmienionych okolicznościach, jeżeli chodzi o wartość pieniądza, krótko rzecz ujmując, 600 milionów euro do podziału pomiędzy subregiony, 4 subregiony, w tym duże miasta, co oznacza, że około 150, maksymalnie 200 milionów euro dla subregionów, w których jest po kilkadziesiąt gmin. No i po tym, o czym przed chwilą powiedziałem, zawiera się odpowiedź na pytanie, czy to jest rzeczywiście program, który przez wiele lat i olbrzymimi środkami będzie służył dalszemu rozwojowi Dolnego Śląska. Tak, po prostu. Jeśli mógłby, panie redaktor, bardzo proszę, chciałbym ad vocem do wypowiedzi pana Darka Stasiaka. No nie zgodzę się, bo oczywiście możemy się tutaj przerzucać stwierdzeniami tylko albo aż 2 miliardy 300 milionów euro. To już jest ocenne i subiektywne. Ja rozumiem, że u Darka słońce nie świeci, więc dzisiaj z porana ma taki bardziej pesymistyczny nastrój. Jestem bardziej optymistycznie dzisiaj nastawiony. We Wrocławiu jest całkiem przyzwoita pogoda. Niemniej jednak chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę. Nie zgadzam się z twierdzeniami i będę z nimi walczył po raz kolejny, że jakieś 50% od czego jest zarezerwowane decyzji zarządu województwa. Chcę zwrócić uwagę, że rzeczywiście w celu polityki trzecim, infrastrukturalnym, wszystkie środki praktycznie są przeznaczone na inwestycje wojewódzkie, ale chcę zwrócić uwagę, że samorządy
gminne, powiatowe nie są właścicielami linii kolejowych, tylko województwo oraz PKP PLK. I tak, te projekty mogą być zrealizowane tylko wśród tych beneficjentów. W związku z powyższym przeznaczyliśmy te środki na rewitalizację linii, które otrzymaliśmy od firmy PKP i przywracamy na nich połączenie. Po drugie, żaden z samorządów czy przedsiębiorców na terenie Dolnego Śląska, oprócz samorządu województwa dolnośląskiego, nie jest organizatorem transportu kolejowego pasażerskiego. Więc zakup pojazdów szynowych, który idzie również z tego celu, również został przeznaczony do spółek, które taki transport będą organizować, w tym wypadku Koleje Dolnośląskie. Kolejna rzecz, drogi wojewódzkie. Niestety są w posiadaniu tylko województwa. My jesteśmy gotowi chętnie przekazać część tych dróg na rzecz powiatów i gmin, ale one nie chcą ich wziąć, bo z tym się wiążą koszty. Koszty, które my też ponosimy. Więc przeznaczyliśmy gros środków na rewitalizację szlaków wojewódzkich, gdyż w coraz lepszym stanie mamy drogi ekspresowe i autostrady, coraz większa ta sieć na Dolnym Śląsku jest. Natomiast największym problemem jest dojazd do tych dróg ekspresowych krajowych, co powoduje, że wymusza to na nasze inwestycje i dobrze, dlatego że musimy podnosić standard, jakość i poziom bezpieczeństwa na tych drogach, gdyż samochodów jest coraz więcej. Więc tak na dobrą sprawę, rzeczywiście z jednej strony część środków w ramach EFU jest przeznaczone na projekty wojewódzkie, ale z drugiej strony one są realizowane na terenie gmin. Nie na terenie budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ale na terenie gmin i korzystają z nich dolnoślązacy. Więc będę nadal oponował przeciwko takim stwierdzeniom. Jeśli mogę, Dariusz, żeby... Stasiak, jeszcze na sekundkę w tym temacie, bardzo proszę. Wszystko, co powiedział przed chwilą Tymoteusz Myrda, potwierdza każde słowo, które wypowiedziałem wcześniej ja, w związku z tym nie za bardzo rozumiem, co z tym słońcem i co z tą pogodą miało to właściwie oznaczać. Dokładnie jest tak, jak mówi członek rządu Tymoteusz Myrda i dokładnie jest tak, jak mówiłem ja. Do samorządów pieniędzy praktycznie rzecz biorąc nie ma. Statystycznie rzecz ujmując, wyjdzie to po kilka milionów złotych już na pojedynczą gminę. Dla przedsiębiorców pieniądze są prawie dwa razy mniejsze niż w mijającym właśnie okresie programowania. Dodaję te trzy lata do okresu 2014-2020, bo te środki jeszcze są wykorzystywane. Krótko rzecz ujmując, mizeria. Ja nie obciążam odpowiedzialnością ani Tymoteusza Myrdy, ani Zarządu Województwa za ten stan rzeczy. To jest między innymi efekt polityki państwa, które zawłaszczyło sobie większość pieniędzy, które w tej perspektywie przeznaczone są dla Polski, przeznaczając je na realizację programów centralnych, takich, które są zarządzane z poziomu ministerstwa. Można było większe środki przeznaczyć właśnie na programy regionalne, ale rząd tego po prostu nie zrobił. A koalicja PiS i bezpartyjni samorządowcy, a w szczególności rola bezpartyjnych samorządowców w tym kontekście, o którym przed chwilą powiedziałem, jest dla mnie zupełnie niezrozumiała. Na każdym poziomie i w każdej formie, w każdych okolicznościach należy walczyć o pieniądze większe, które przypadły Dolnemu Śląskowi, ale nie tylko, również innym samorządom wojewódzkim. Miało być krótko, panie Darku, bo to jest ad vocem do ad vocem, przypomnę. Jeszcze jedna rzecz. Próba robienia z tego jakiegoś wielkiego inwentu, z tego, że Komisja Europejska program regionalny dla Dolnego Śląska, jest zupełnie absurdalna, ponieważ praktycznie rzecz biorąc w samym czasie zrobiła to dla wszystkich 16 województw, a jakby jeżeli chodzi o politykę państwa wobec samorządów i kwestia tego, na ile w ogóle jest sens cieszenia się z tego, to są słowa pana premiera Morawieckiego wczoraj, który w gruncie rzeczy zatwierdzenie tych programów odtrąbił jako sukces rządu, a nie sukces regionów. To jest pewien element tej strukturze działania, jeden z ostatnich, a czy nie ostatni, bo jeszcze jest jedno pytanie, czy zatwierdzenie tych programów oznacza ostatecznie i nieodwołalnie, że te pieniądze są uruchomione i możemy rzeczywiście przygotowywać już uszczegółowienie i konkursy, które ile się rozpoczną, to rozpoczną się raczej w drugiej połowie przyszłego roku. Jego koniec w mojej ocenie. Eventu nie ma, panie Dariuszu, jest za to program Studio Sejmik. To tylko dodam, to tylko pytanie, tak? Panie marszałku, czy to oznacza, że te pieniądze są już do dyspozycji i możemy zacząć je uruchamiać, czy też może rzeczywiście ciągle to odium praworządności ciągle na nich spoczywa i może być taka sytuacja jak z KPO. KPO też jest zatwierdzone, ale pieniądze nie są uruchamiane. Okej, więc szybko odpowiem. Po pierwsze, Darku, konfabulujesz. Dlaczego? Dlatego, że cele związane z infrastrukturą to jest 20% EFRU, nie 50% całego programu.
funduszy europejskich, a EFRI jest jednym z trzech składników funduszy europejskich. Ty jako osoba, która od 20 lat zajmuje się funduszami, będziesz wiedział, o czym ja teraz powiedziałem. Więc jak na dobrą sprawę proszę Cię, nie powtarzaj tego, że 50% jest do dyspozycji zarządu, a zaledwie 20% z jednego z trzech programów, czyli w EFSZE. To jest po pierwsze, Darku, nie przeszkadzałem. Druga rzecz, pytasz o możliwość uruchomienia środków. Przypominam Ci, że we wrześniu w Karpaczu Zarząd Województwa podpisał z rządem polskim umowę na Fundusze Europejskie Dolnego Śląska i wiesz o tym doskonale, że my bierzemy zaliczki z Warszawy, a nie z Brukseli. W związku z powyższym my rozpoczynamy wdrażanie środków europejskich, natomiast kwestia polityki między Warszawą a Brukselą nie jest w naszej dyspozycji. I to ad vocem do pani Ani Brok. Pani Aniu, my nie płacimy jako Dolny Śląsk za Zgorzelec i Bogatynię. W związku z powyższym te kary na nas nie spoczywają, my niczego nie płacimy i nie utraciliśmy tych środków. Środki zostały zatrzymane. Rząd zdecydował po naszych negocjacjach, że te środki w ramach FST są utrzymane i one są nadal na Dolnym Śląsku. Nic Dolny Śląsk nie stracił. No dzisiaj jeszcze mogę ad vocem do pana Tymoteusza. Ja tylko powiem, że jeżeli chodzi o negocjacje, ma pan rację, jeżeli chodzi o sprawę załatwienia sprawy Turowa i tu się z panem zgodzę, że to rząd cały czas nie podejmuje żadnych działań, tak jak z KTO i tracimy bardzo dużo pieniędzy. Natomiast odniosę się jedynie do wypowiedzi pana marszałka Cezarego Przybylskiego na jednej sesji, że jest koncesja do 2026 roku, no to okej, doszliśmy wtedy do wniosku, że do 2026 roku Polska będzie mogła podjąć kroki do tego, aby się dogadać z Czechami. Jednak na następnej sesji pan marszałek jako sukces ogłosił, że koncesja została przedłużona do 2044 roku. To pokazało, że no niestety nie ma żadnej dobrej woli po polskiej stronie, żeby móc przekształcić Turów region Turowa do transformacji energetycznej przygotować. I byłyby pieniądze właśnie, bardzo dużo pieniędzy dla tego subregionu, dla ludzi, którzy są tam zatrudnieni, którzy są związani z tym regionem, żeby można było tą transformację energetyczną spokojnie przeprowadzić bez ubocznych skutków społecznych. I te pieniądze zostały no, niestety zmarnowane. Jeszcze na Pani Aniu, szanowna Pani Radna, no nie jest to tematem naszego dzisiejszego programu, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Ja tylko krótko powiem, Pani Aniu, z polskiej racji stanu i Dolnego Śląska zależałoby nam, aby jak najdłużej tak naprawdę Zgorzelec i Bogatynia funkcjonowała. Nie wiem, czy Pani zdaje sobie sprawę z takiej sytuacji jak Dunkelflauten, kiedy jest okres, kiedy nie ma wiatru i słońca i wtedy tak naprawdę cała ta energia ze słońca i z wiatru niestety nie funkcjonuje. Gdyby Pani śledziła ostatnie doniesienia energetyczne, na końcu listopada przez 7 dni nie mieliśmy energii tak naprawdę z źródeł odnawialnych i tylko energetyka węglowa nas ratowała, abyśmy nie trafili do blackoutu. Ale mam prośbę, nie mówmy o tym, że przedłużenie koncesji jest zagrożeniem i złym stanem dla Dolnego Śląska. Uważam, że im dłużej ta kopalnia będzie funkcjonować i ta elektrownia, to jest bardzo dobra sytuacja dla przede wszystkim Dolnoślązaków, którzy mają pracę i bezpieczeństwo energetyczne. Dziękuję bardzo. Ale to się pokrywa. Jak najbardziej jest potrzebne, żeby zabezpieczenie energetyczne było, tylko nie kosztem środowiska. Można się było dogadać z Czechami. Tam chodziło przecież o wody, nie o wydobycie na wprost zegla. Przepraszam bardzo, Andrzej Kretkowski, wiceprzewodniczący. Czy mogę coś powiedzieć? Pani radna, no nie jest to przedmiotem dyskusji, oddać głos i naprawdę musimy tę część programu kończyć. Proszę Państwa, proszę przestać propagandę opowiadać o Turowie. Jestem radnym z tego terenu, bardzo dobrze znam i powtarzanie o jakiejś wodzie, o jakichś bzdurach, już nie mogę tego słuchać. Wielokrotnie demontowałem, nie mówmy, że tam nie jest ekologicznie. Polską racją stanu jest, żeby ta kopalnia była, żeby był w Polsce prąd. I proszę nie mieszać w programie o sejmiku sytuacji takiej, że to my jakieś jesteśmy królestwem. My jesteśmy częścią, jako Dolny Śląsk, z państwa polskiego i współpraca z rządem przy negocjacjach jest dla nas kluczowa. To, że mamy tyle pieniędzy, że mamy, to jest współpraca między innymi z polskim rządem i za to trzeba też konkretnym ministrom dziękować i również zarządowi. A przeraża mnie to, że kiedy my mamy naprawdę sukces, a mieliśmy mieć o wiele, wiele mniejsze pieniądze, dzisiaj mamy prawie 2
3,3 miliarda, a wszyscy Państwo macie taką nostalgię, jakąś taki smutek, taką rozpacz, czyli zastanawiacie się, kto ile będzie dzielił i jeszcze jest cały czas, tak jak tutaj Pan mówił, że jakiś zachód słońca Państwo macie. Wstaje nowy dzień, nowa perspektywa. Zamiast się cieszyć, to ja słyszę od koleżanek tutaj i o kolegi Darka Stasiaka jakąś tragedię, kto jak będzie dzielił. Proszę Państwa, wszystkie pieniądze, wszystkie drogi, czy one są drogami wojewódzkimi, czy krajowymi, idą przez państwo polskie i każda gmina z niej korzysta. Most to nie jest tylko i wyłącznie w gestii, czy wiadukt, czy kolej. Tak naprawdę, jakbyśmy nie dzielili te pieniądze, to są tak naprawdę pieniądze dla wszystkich mieszkańców gmin, sołectw, powiatów i wszystkich Dolnoślązaków. Popatrzcie się na Polskę ogólnie, trzeźwo, z zrozumieniem, że jesteśmy Polakami, ogólnie jako państwo, a nie jakieś, nie wiem, gmina, jeden wójt, czy jedno sołectwo. Dziękuję bardzo i naprawdę musimy kończyć. Jest to wpisek z województwa dolnośląskiego i mam nadzieję, że również pozostanie tych środków będzie wielkim sukcesem dolnośląskiego. Proszę Państwa, myślę, że dla zwykłego Dolnoślązaka absolutnie nie ma znaczenia, czy droga, którą jedzie, jest powiatowa, miejska, wojewódzka czy krajowa. Ważne, żeby się nie ujechało. Zgodnie z zapowiedzią zmieniamy temat, przenosimy się na dolnośląskie tory. 15 milionów pasażerów tej rekordowej liczby spodziewają się koleje dolnośląskie na koniec 2022 roku. 260 stacji, 350 pociągów dziennie, 10 milionów kilometrów rocznie. Te statystyki z okazji obchodzonego ostatnio dnia kolejarza przedstawił prezes Kolei Dolnośląskich. Jak Państwo oceniają rozwój kolei w naszym regionie? Czy to jest nasza wizytówka? Czy mamy się czym chwalić? Ja wspomniałam na wstępie o tych dwóch intensywnych dniach Chocianów. Wczoraj Wołów, cała ta odrzańska trasa. Czy mamy się czym chwalić Państwa zdaniem? I tym razem zaczynamy od najmniejszego klubu w Sejmiku, czyli pan Dariusz Stasiak, Dolnośląska Koalicja Samorządowa. Bardzo proszę. To mnie pani zaskoczyła, pani redaktor. Myślałem, że będę mógł podsumować. Wydaje mi się, że wtedy by to było ciekawsze, co mam do powiedzenia. Każdy by chciał podsumowywać, panie radny. Tak, tak. Wszyscy się cieszymy, generalnie rzecz biorąc, wszyscy się cieszymy, że pociągi jeżdżą, tak? W związku z tym czasami rzeczywiście może warto zrobić jakąś konferencję prasową i pokazać nawet jadący albo stojący na peronie pociąg. Natomiast to, co wyprawia obecny Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który, jak rozumiem, nie mając się czym chwalić, ciągle co parę dni staje w tle jakiegoś pociągu, raz starszego, raz młodszego, raz nowego, no trąci już zupełnym absurdem. Organizowanie tego rodzaju eventów, a przede wszystkim próba ich publikacji za wszelką cenę w różnego rodzaju sieciach, no jest właśnie tym absurdem. Ludzie codziennie wsiadają do pociągów, jeżdżą nimi i widzą, jak jest, a zdaje się, że jeżeli chodzi o pierwszą połowę tego roku, to akurat Koleje Dolnośląskie były jednym z liderów, jeżeli nie liderem w skali ogólnopolskiej, jeżeli chodzi o przewoźników regionalnych w zakresie spóźnień. Krótko rzecz ujmując, fajnie, że kupujemy nowe pociągi, ale to dosyć normalne i naturalne. Fajnie, że budujemy jakieś linie, ale z drugiej strony pamiętajmy, że to, co się zdarzyło dwa dni temu w Chocianowie, to ważne wydarzenie, bo podłączamy kilkunastotysięczne miasto, ale z drugiej strony no, wybudowaliśmy tam 5-6 kilometrów linii kolejowej. Odbudowaliśmy praktycznie rzecz biorąc, ale to ważne dla tego miasta bez wątpienia, sam się cieszę, bo kiedyś również przy tym projekcie miałem okazję dla Chocianowa pracować. Ja chciałbym, żebyśmy spojrzeli nieco inaczej, bo zawsze, żeby oceniać, czy odnosimy sukcesy, czy też powinniśmy raczej powściągać się w tych bezkresnych w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, w przykładach absolutnego bałwochwalstwa, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z kolejami, powinniśmy się porównywać do innych podmiotów świadczących usługi w tym zakresie. I w kilku kontekstach spróbuję do tych przewoźników, którzy rzeczywiście te usługi świadczą. Koleje Mazowieckie, 67 milionów kilometrów, przepraszam, pasażerów już w roku 2019, dzisiaj zapewne też kolejny rekord w tym względzie. Kilkaset jednostek trakcyjnych, obsługiwane dłuższe linie kolejowe,
ale i tutaj porównanie jakby z drugiej strony, druga strona medalu, Zarząd Kolei Dolnośląskich, cały Zarząd Kolei Dolnośląskich, wynagrodzenia za rok 2020, a jest to czterech członków zarządu, w tym czterech dyrektorów, każdy dedykowany do innej płaszczyzny, również w zakresie odpowiedzialności. Ci panowie zarobili w roku 2020 około 1 100 000 złotych, wszyscy. Natomiast Zarząd Kolei Dolnośląskich od kilku lat pobiera wynagrodzenia, to są trzy osoby, z panem prezesem Damianem Stawikowskim, w kwocie przewyższającej 1 600 000 złotych. Teraz proszę porównać te 60 milionów, a 67 milionów kilometrów. U nas mówimy o 15, kilkaset jednostek trakcyjnych, u nas to jest chyba 60 parę. Liczba wozokilometrów dwa razy większa tam niż na Dolnym Śląsku. Prezes Kolei Mazowieckiej w roku 2020 zarobił 320 tysięcy złotych. Prezes Kolei Dolnośląskiej 560 tysięcy złotych. I w gruncie rzeczy to jest okoliczność do tego, aby zadać pytanie, co rzeczywiście na Dolnym Śląsku, jeżeli chodzi o koleje, dzieje się aż tak wybitnego, że potrzeba trzech członków zarządu zarabiających tak horrendalne pieniądze, bez porównania z innymi przewoźnikami regionalnymi w zakresie właśnie wynagrodzeń. Żeby to nie było tak, że tylko koleje mazowieckie, na przykład koleje wielkopolskie w roku 2020, prezes tego przewoźnika również około 320 tysięcy, to jest jego wynagrodzenie, i dwóch jedynie członków zarządu. Mówię o kolejach wielkopolskich. Krótko rzecz ujmując, zależy wszystko od tego, w jakim kontekście będziemy się porównywali i czy większą liczbę tych kontekstów będziemy brali pod uwagę. Jak Państwo widzicie, te, które podniosłem ja, no nie do końca wskazują na to, że aż tyle konferencji prasowych trzeba organizować, tyle przekazów telewizyjnych uruchamiać, bo być może nie do końca to wszystko jest aż tak kolorowe i różowe, jak chcieliby członkowie naszego zarządu. Ja myślę, że pan marszałek zaraz się do tego odniesie. Ja tylko powiem, bo wspominam ten przykład, bo on był wzruszający. Kiedy byłam w Sobótce i tam też po wielu latach uruchamiano linię kolejową i przyszedł pan z psem, który był udekorowany balonami, witamy, witamy kolej, to chcę dodać, że naprawdę dla tych ludzi w tych najmniejszych miejscowościach to jest wydarzenie, to jest właśnie event. To jest moment, kiedy... To tylko jeszcze jedno zdanie, bo czasami odnosi się wrażenie, że koleje dolnośląskie, odbudowa linii kolejowych, a przynajmniej tak właśnie próbuje, taki przekaz próbuje budować marszałek Cezary Przybylski, Tymoteusz Myrda i obecny zarząd. To jest zasługa tej ekipy, tej grupy, która dzisiaj zarządza województwem. To jest absolutna nieprawda. Postacią wręcz ikoniczną dla tego, co dzieje się na Dolnym Śląsku. W zakresie... Mam wrażenie, panie Dariuszu, że to pan zaczyna za mnie ten problem prowadzić. To jest ostatnie zdanie, tylko ostatnie zdanie. Tą postacią ikoniczną od początku, od roku 2007, kiedy zasiadał w Zarządzie Województwa Dolnośląskiego, poprzez rok 2018, kiedy były kształtowane warunki koalicji pomiędzy bezpartyjnymi samorządowcami i PiS-em, aż do dzisiaj. Bo w gruncie rzeczy Tymoteusz Merda tylko wykonuje to, co zostało zaplanowane i przygotowane. Jest Patryk Wild, członek naszego klubu, mój sympatyczny kolega, z którym zawsze... Panie radny, naprawdę, szanujmy się wzajemnie. Dobrze, bo czas na kampanię wyborczą jeszcze będzie. Ja wiem, że Państwo macie... To nie jest kampania wyborcza, pani redaktor. To nie ma nic wspólnego z kampanią. Rozmawiamy naprawdę o kolejach, o tym... Każdy sukces ma wielu ojców, to wiemy. Pan marszałek, bardzo proszę, panie marszałku, Tymoteusz Myrda, bezpartyjni samorządowcy. Ja bardzo, ja myślałem, że na końcu będę rzeczywiście mówił, bo oczywiście tutaj wszyscy, łącznie z Darkiem przecież, pochwały ślą w kierunku zarządu, że wspólnie z radnymi dobrą politykę przejął kilka lat temu i realizuje ją sukcesywnie, konsekwentnie. Trudno się odnosić do rewelacji Darka. Darek zawsze znajdzie tam jakąś cień w słońcu. Jako sekretarz miasta osiąga podobne przychody chyba do prezesów spółek, dlatego
a jest mu łatwo tak porównywać. Ale jeżeli mógłbym jednak odnieść się do tego, co jest najważniejsze i co najbardziej cieszy Dolny Ślązaków, to rzeczywiście powrót Chocianowa na mapę połączeń kolejowych Dolnego Śląska oraz Polski. Wydaje mi się, że to jest jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich dni i o tym powinniśmy mówić. Jest to pozytywne wydarzenie. Rewitalizacja linii z Chojnowa do Chocianowa, a to bardzo ważna rzecz i duże osiągnięcie. Liczę, że na tym odcinku będziemy oglądali szybkie wzrosty ilości podróżujących pasażerów. A to nie jest jedyna rzecz, dlatego że próbujemy teraz jeszcze połączyć Przemków komunikacją autobusową z Chocianowem, tak aby Przemków również mógł się wydostać ze swojego obszaru i korzystać z dobrodziejstw linii kolejowych. W połowie tego roku otwieraliśmy komunikację zastępczą autobusową na odcinku Kłodzko, stronie Lądek-Zdrój, stronie Śląskie. Olbrzymi sukces, ilość pasażerów przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, a widać, że te potrzeby komunikacji na Dolnym Śląsku istnieją i jeszcze jest wiele takich miejsc, więc dużo pracy przed nami. Mam nadzieję, że nie tylko ja, a który jest wykonawcą, jak to Darek powiedział, tylko planów zaprojektowanych już lata wcześniej. Mam nadzieję, że następcy, którzy po mnie będą, będą również realizować te plany, dlatego że to jest tak naprawdę sztafeta. To jest podawanie pałeczki, kontynuowanie pewnych myśli i idei, które zostały zaplanowane wcześniej. I ja się nie wstydzę tego, że niektóre inwestycje są kontynuacją, tak jak wschodnia obwodnica Wrocławia, kontynuacją tego, to kilka kadencji wcześniej zaprojektowali radni sejmiku województwa dolnośląskiego i poprzednie zarządy. Jest to słusznie obrana droga, niezależnie od barw klubowych, kontynuujemy tą samą ideę i myśli i strategię i mam nadzieję, że następcy również będą to kontynuować. Przed nami w najbliższym czasie otwarcie Mirska, Gryfowa, Świeradowa Zdrój. Przed nami Jelenia Góra, Mych, Sławakowice, Karpacz. W przyszłym roku te linie będą otwarte, a zaraz za tym stoi kolejce 310, Piławo, Gniki, Kobierzyce. To są naprawdę ważne wydarzenia, a powrót kolei dolnośląskich na Nadodrzankę, czyli na trasę między Wrocławiem, Wołowem, Ścinawem a Głogowem, to też bardzo ważne wydarzenie. Mieszkańcy tego szlaku od dawna prosili, aby kolej dolnośląska i ta marka tam się pojawiła. Pojawia się od 11 grudnia i mam nadzieję, że będzie obecna tam na stałe z coraz większą ofertą rozkładu jazdy. Dziękuję bardzo. A teraz pani Magdalena Piasecka, Nowa Nadzieja, bardzo proszę. Szanowni Państwo, no to, że transport kolejowy jest bardzo ważny na Dolnym Śląsku, chyba nie muszę nikogo przekonywać i to jest nasz absolutny obowiązek, niezależnie kto będzie trzymał stery w zarządzie województwa. Zatem powinniśmy kontynuować rozwój kolei, przejmowanie linii kolejowych. Jest to alternatywa dla ruchu samochodowego i ja jeszcze dodam do tego jedną rzecz. Przede wszystkim kolej w dużych miastach, takich jak Wrocław i kolej aglomeracyjna. I tutaj politycy powinni wznieść się poza różnymi podziałami politycznymi i naprawdę dyskutować i podjąć dialog, aby ta kolej funkcjonowała i była, tutaj mówię głównie o Wrocławiu, funkcjonowała i była alternatywą dla ruchu kołowego. Jeżeli chcemy nie mieć smogu, jeżeli chcemy być bardziej eco-friendly, powinniśmy skupiać się na takich rozwiązaniach i ta kolej jest absolutnie potrzebna. Oczywiście jest ona również potrzebna do miejscowości, które są wykluczone komunikacyjnie na Dolnym Śląsku, a jeszcze mamy parę takich białych plam na mapie Dolnego Śląska, zatem ten trend jest dla mnie zrozumiały i bardzo dobry i to, co powiedziałam, jest to nasz absolutny obowiązek, niezależnie od tego, kto będzie trzymał stery w zarządzie województwa. Róbmy to konsekwentnie, przejmujmy linie kolejowe i stawiajmy na alternatywę, bo jeżeli ta kolej nie będzie działała sprawnie, punktualnie, dobrze, dalej będziemy jeździć w samochodach, będziemy dalej niestety zanieczyszczać środowisko, zatem jest to dla mnie istotny punkt i to, co powiedziałam, jestem zwolennikiem tego, by jednak całe województwo było skomunikowane, a bardzo proszę władze województwa, aby podejmowały dialog i rozmowy z władzami Wrocławia, żeby jednak rozpocząć ten proces budowy. No, mnie się marzy kolej miejska, tak naprawdę, żebyśmy oprócz tramwaju posiadali jeszcze kolej miejską, która nas z punktu A do punktu B, najbardziej odległego we Wrocławiu, doprowadzi w kilka minut. I to jest mój cel. Tak samo kolej aglomeracyjna. Miasto rozlało się znacząco, zatem warto to skomunikować i pomyśleć o tym, by spiąć to w jedną całość, a mamy ku temu bardzo dobre podstawy, bo jednak coś z przeszłości nam pozostało i ta sieć kolejowa i pewne rozwiązania, one są. Należy pozyskać pieniądze i starać się konsekwentnie realizować nowe połączenia, czy właśnie łączyć to, co gdzieś tam jeszcze jest. Dziękuję bardzo. Teraz pani Anna Brok, Koalicja Obywatelska.
Proszę Państwa, pan Tymoteusz to bardzo ładnie to ujął, jeżeli chodzi o realizację, rozwój kolei dolnośląskich, że jest to sztafeta. Ja tylko przypomnę, tak już dla takiego podsumowania, ponieważ 28 grudnia minie 15 lat od podpisania uchwały, podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, to była uchwała numer 20 przez 246 przez 07, właśnie z 28 grudnia i wtedy powołano spółkę Koleje Dolnośląskie i spółka ta, samorząd województwa dolnośląskiego poprzez tą spółkę realizuje misję społeczną, właśnie przewóz autobusami szynowymi w obrębie Dolnego Śląska. Także proszę Państwa, piękna rocznica, 15 lat i tak jak pan Tymoteusz Bydła wspomniał, sztafeta. W momencie, kiedy była podejmowana uchwała, marszałkiem województwa dolnośląskiego był Andrzej Łoś. Wówczas właśnie w zarządzie był pan Patryk Wild i pamiętam, jak jeszcze byłam starostą głogowskim, kiedy pan Patryk Wild przyjeżdżał i przedstawiał wizję rozwoju tej kolei i wykreślał pierścieniowe połączenie miast w obrębie województwa dolnośląskiego. Później marszałkiem był pan Marek Łapiński, który też bardzo mocno zaangażował się w rozwój kolei. I następnie przez 4 lata pan marszałek Rafał Jurkowlaniec, a później już od 2014 roku pałeczkę, tą sztafetę przejął pan Cezary Przybylski. I widać, że ten wspólny wysiłek do tego, że udane przedsięwzięcie jest kontynuowane, realizowane i miejmy nadzieję, że następni po nas będą dopieszczać ten projekt i doprowadzać do jeszcze większego rozwoju, bo przypomnę, że na przykład w 2012 roku było przewożonych było około niecałe 2 miliony osób, w 2016 roku już było to 7 milionów, w 2017 ponad 9 milionów. Teraz planuje się, że w 2022 roku będzie to 15 milionów na 15-lecie podjęcia uchwały. Także poza właśnie czynnikami ekonomicznymi, i o których wspomniał pan Dariusz Stasiak, taka troszeczkę łyżeczka dziegciu, i to ja się jak najbardziej przychylam i do tego projektu i będę go cały czas wspierać. Wielka radość właśnie, że kolej powróciła do Chocianowej. Ja przypomnę, że jestem, że urodziłam się w Chocianowie. Pamiętam, kiedy jeszcze te pociągi w Chocianowie przyjeżdżały i odjeżdżały, kiedy chodziłam z tatą i gdzie moja mama przyjeżdżała. Dojeżdżała do szkół w innych miastach. Także, a jeszcze teraz, kiedy będzie połączenie zrewitalizowane do Głogowa, gdzie mieszkam, gdzie byłam starostą, to jest naprawdę sukces naszego całego województwa, mieszkańców. I cieszmy się z tego i dążmy do tego, żeby jak najlepiej była nasza społeczność skomunikowana, żeby nie było tych białych plam. I taka troszeczkę też refleksja. Wydawałoby się, że kiedy jest tak dużo samochodów, kiedy samochody są dostępne, kiedy można się już poruszać samochodami bez problemu, okazuje się, że jednak nie tak do końca, że kolej jest znacznie szybsza ze względu na to, że właśnie tych samochodów jest bardzo dużo, że tworzą się korki. Natomiast kolej jest bardzo dobrym alternatywnym środkiem transportu. Bardzo dobrze, jeżeli są te miejscowości skomunikowane ze sobą i ze stolicą Dolnego Śląska. Dziękuję bardzo. I dziękuję. Pan Andrzej Kretkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, Sprawa i Sprawiedliwość. Tak jak pani Ania przed chwilą powiedziała, ja urodziłem się we Lwówku Śląskim, miasto powiatowe, jedno z najstarszych w Polsce na Dolnym Śląsku. Tak samo i do dnia dzisiejszego ja pamiętam koleje, do dnia dzisiejszego nie ma kolei. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, kiedy dyskutujemy o kolejach dolnośląskich, powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego te koleje zostały zaniedbane przez rząd Platformy, przez rząd AWS-u, przez rząd Lewicy. Dlaczego, kto doprowadził, proszę Państwa, do ruiny tak naprawdę PKP, podziału tych spółek na różne mniejsze, wiele central, wiele
źle zarządzanych tak naprawdę zarządów tych spółek. To jest, proszę Państwa, dramat. Dzisiaj, od kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwości, tutaj też kolejna informacja, trzeba też wyraźnie mówić. Jak nie podoba mi się, kiedy samorządowcy, moi koledzy z zarządu mówią, że przejęliśmy linię, kolejną linię kolejową. Gdybyście tak Państwo przejmowali, to trzeba by było zgłosić do prokuratora, bo to jakieś by było nielegalne. Napad, przejęcie. Co to za określenie? Nie podoba mi się to określenie. Dlaczego przejmujemy? Przejmujemy dlatego, że państwo polskie, rząd Prawa i Sprawiedliwości pozwala spółkom, albo inaczej, ma plan, żeby te spółki przekazywały samorządom, a przez to też wykorzystywały różnego rodzaju środki, czy to rządowe, czy to własne z podatków, czy tak samo unijne. Czyli my przejmujemy tylko dlatego, że spółki są na to otwarte. Taka PKP, PLK przekazuje nam kolejne linie i my możemy w to inwestować. Dlatego to jest wspólna współpraca i rządu, i samorządu. Bardzo się cieszę, że będziemy już niedługo dojeżdżali nie tylko do Chocianowa, ale do Świeradowa Zdroju, do Karpacza, do Mysłakowic. I jeszcze tutaj bardzo ważna rzecz, już wcześniej mówiono o Turów, tak samo przygotowujemy się do połączenia Bogatyni ze światem. Miasto Bogatynia bardzo ważna na początku Polski, ale od wielu lat właśnie przez nieudolne poprzednie rządy zostało pozbawione linii kolejowej. I jak już mówimy też o Turowie, linia kolejowa przechodzi właściwie przez kombinat Turów, przez miejsce, gdzie górnicy mogliby wysiadać bez problemu sobie dojeżdżać, czy to do kolejnych miejscowości, czy do samego Zgorzelca, czy w ogóle podróżować z całym światem. Jest to bardzo ważne, żeby w perspektywie połączyć Bogatynię ze światem właśnie koleją dolnośląską, czyli właśnie pociągami. Tak samo liczę na tutaj apel do zarządu na szybkie połączenie dwóch miast, czyli Lwówka Śląskiego, o którym mówiłem, jestem mieszkańcem Lwówka Śląskiego, i Złotoryi z resztą świata, bo ponieważ to są też dwa powiaty sąsiadujące, a od wielu, wielu lat właśnie przez zaniedbania poprzednich rządów PKP, PLK, PKP w ogóle przestało inwestować i te linie wyglądają strasznie. I to jest właśnie wielki ból. Ja kiedy jeździłem z telewizją regionalną na linię, które dzisiaj remontujemy, chociażby do Mirska, kiedy tam mówiłem się z dziennikarzami, przyjeżdżają dziennikarze i patrzymy się na piękny budynek, bo my mówimy o liniach, ale patrzy się na piękny budynek zabytkowy, kolejowy, a tam po prostu rośnie drzewo przez dach, rozwalone dachówki. To jest właśnie to zaniedbanie i to też musimy mówić, kiedy cieszymy się i chwalimy koleją dolnośląską, to też pamiętajmy właśnie i rozliczajmy tych wszystkich, którzy nieudolnie sterowali, kierowali polskimi liniami kolejowymi. Tylko się cieszyć, że nasza spółka 15-letnia dzisiaj tak dobrze funkcjonuje, jak kibicuje i zarządowi. Bardzo się cieszę, że mamy taką perspektywę dobrą dla mieszkańców, bo tak naprawdę połączenie kolejowe jest wielką alternatywą dla samochodów, a szczególnie jeśli chcemy być ekologiczni. Też pamiętajmy, że jest to bardziej bezpieczne. Społeczeństwo Dolnego Śląska wymiera, najpierw będzie starzało się i to lawinowo, a ja gdybym tylko mógł, podróżowałbym do Wrocławia czy po świecie linią kolejową i mam nadzieję, że ta linia kolejowa, różne linie kolejowe, bo jeszcze mamy wiele, o których nawet nie myślimy dzisiaj, bo nie ma takich możliwości, ale jak najwięcej linii kolejowych będzie odbudowanych i pasażerowie się na nich pojawią i spółka będzie się rozwijała. To jest bardzo, bardzo cenne i trzeba dopingować. Ja jestem, bardzo się cieszę z tego, co robi zarząd, ale wcześniej pamiętam, co zrobiły poprzednie zarządy i widzę, jak wygląda dzisiaj współpraca z rządem Zjednoczonej Prawicy i bardzo się cieszę, że tak to się łatwo. Dziękuję bardzo. Dodać, jeżeli mogę, tutaj pan Andrzej bardzo dobrze zauważył właśnie, że jak ważną rolą są samorządy, jaką rolę odgrywają samorządy, jak ważna jest samorządność, w związku z tym wszelkie próby centralizacji i osłabiania samorządów na pewno nie jest dobrym kierunkiem, a przykład Kolei Dolnośląskich właśnie jest takim bardzo dobrym przykładem, jak samorządność należy wspierać, jak samorządy należy wspierać, bo właśnie w samorządach podejmowane są najlepsze inicjatywy, które najlepiej służą tak mieszkańcom tak naszej jest. Społeczności. Przypomnę, że taki jest cel 15. Że muszę wykończyć naprawdę. Czas programu dobiegł końca. Czyli Platforma Obywatelska tutaj
jak najwięcej ma. Podsumujmy, tak proszę Państwa, 15 milionów pasażerów na 15-lecie kolei dolnośląskich. Myślę, że to fakt, z którego powinniśmy się wszyscy cieszyć, wszyscy dolnoślązacy. Dziękuję bardzo Państwu za udział w programie. Moimi gośćmi byli dziś pan Andrzej Kretkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego z PiS. Dziękuję Państwu, dziękuję. Pani Anna Brok, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Pani Magdalena Piaseczna. Wesołe święty, bo następne spotkanie być może się nie będziemy widzieć, więc wszystkim mieszkańcom my jeszcze się będziemy życzenie. Pani Magdalena Piasecka, Nowa Nadzieja. Dziękuję bardzo, do widzenia. Tymoteusz Myrda, wicemarszałek województwa dolnośląskiego z bezpartyjnych i samorządowców. Do widzenia. Oraz pan Dariusz Stasiak od dziś, Dolnośląska Koalicja Samorządowa. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy.